Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu ustawy w sprawie opinii ustalenia warunków dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu przy ulicy Łopackiego. Tutaj pan Stanisław przygotował. No to już było omawiane. Także nasza tutaj była poprawka, bo poprzednia uchwała, tutaj rozmawialiśmy przed sesją z przewodniczącym komisji. Poprzednia uchwała zobowiązywała, że tak powiem, wykonawcy do tworzenia nowych miejsc parkingowych na działce obok praktycznie działki, na której będzie inwestor budował. I tak jak mówię, tutaj już rozmawiali, że on się zobowiązał, że wykona dodatkowe miejsca parkingowe, ale chyba na swoim terenie. Nie było mi wtedy na sesji, dlatego tutaj próbowaliśmy znaleźć kompromis i dlatego w uzasadnieniu tej dzisiejszej naszej uchwały jest informacja, że te miejsca wykona nie na działce 5/11, prawda, bo to jest ta działka przelegająca, tylko wykona 10 miejsc parkingowych na swoim terenie. Otwieram dyskusję na ten temat. A czy możemy zobaczyć, w którym miejscu? Nie wiem, czy ma pan nie, tutaj. Ale to nie jest jego miejsce, jego teren. Aha, jego teren. Tak. Nie, jego teren to nie oczywiście. Proszę bardzo, pan przewodniczący. W związku z tym, że mam pewne obawy tutaj do tej poprawki, bo to jest, tak jak przewodniczący mówił, jedno zadanie, a dwie nasze różne uchwały. Prosiłbym o 5 minut przerwy, żeby zapoznać się z uchwałą, którą podjęliśmy miesiąc temu i ewentualnie odnośnie wniesienia jakichś poprawek. Ja mam taką prośbę, bo generalnie możemy zrobić 5 minut przerwy, mamy bardzo ograniczony czas, aczkolwiek chciałbym, żeby to było rzeczywiście 5 minut przerwy, bo przedłużenie tego będzie po prostu skutkowało, że będziemy mieli gości, którzy będą musieli czekać. Dobrze, także bardzo proszę, 5 minut przerwy zarządzam. Bardzo proszę. Raz, dwa, trzy, pięć. Jesteśmy, zapraszam. Stawiamy obrady. Czy po konsultacjach tutaj z panem przewodniczącym doszliśmy do wniosku, że będziemy pilnować zadania, żeby jednak udało się jak największą ilość tych miejsc parkingowych przy okazji tej inwestycji wykonać. Też na części gminnej, ale okazuje się, żeby wykonawca prywatny mógł wykonać coś na terenie gminnym, będzie na pewno zobowiązany do wykonania dokumentacji. Jeżeli pan się wyprze i powie, że to nie gmina przygotuje dokumentację i on wtedy zrealizuje ją, to sami sobie strzelił w kolano, bo my tej inwestycji w taki sposób nie przeprowadzimy, mając na uwadze sposób realizacji inwestycji do tej pory przez miasto. Jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że łatwiej będzie w trakcie budowy porozumieć się z wykonawcą, żeby udało się ileś tam miejsc na przykład na tym terenie rzutowym poprawić albo dodatkowo utwardzić, o tak bym powiedział, bo my tam zieleń żeśmy spielęgnowali na tyle, że można tam dodatkowe miejsca parkingowe zrobić. Przypomnę jeszcze, że w tym roku również utwardziliśmy tam kawałek tego terenu z własnych środków, wykonując tam nowych przynajmniej 8 miejsc parkingowych. Bo nie ma tam zieleni i jest. Czy jest zgoda? Jest zgoda, tak mówię, mamy ten sam cel, żeby było jak najwięcej miejsc parkingowych i to nas łączy i wydaje mi się, że musimy też szukać kompromisów. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego projektu uchwały jeszcze? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu, również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ustalenia warunków dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Łopackiej.